Jak zapatrują się Państwo na pomysł wycofania z obiegu jedno- i dwugroszówek? Super. My jesteśmy za tym, dlatego że one są ciężkie i się szuka, także my jesteśmy za tym, żeby wycofać, tym bardziej, że cena podobno produktu jest wyższa jak cena jakości, nie? Jak wartość jego, nie? To po co, na co? Tym bardziej, że ceny są ustawiane pod groszówki. Po co mi końcówka 99 groszy? To pani co, że no trudno mi tam powiedzieć. Nie miałam takich głębszych przemyśleń na ten temat. Oczywiście, że niepotrzebne. Niepotrzebne zupełnie? Nie, zupełnie niepotrzebne. Dlaczego? No bo po co tylko się poniewierają? No nie wiem, mi się wydaje, że to są takie pieniądze, które się bardzo mało używa, nie? Że to jest duży koszt tego utrzymania, żeby to wyprodukować, nie? No. Czyli pan raczej byłby za? Za. Wie pani, te 99 groszy zawsze czegoś szukać, potem to jest... To taka, wie pani, nic to nie daje, a tylko kłopot jest w kasie, bo z kasa się i musi zgadzać, prawda? Także nie ma sprawy. Myślę, że dobry pomysł, bo nie będzie tych groszówek tyle w portfelu. No, jak najbardziej, no. To zagrublenie do pięciu groszy, no po co ty miał utrzymać? Nawet i jakby pięciogroszówki wycofali, nic by złego się nie stało. No, do 10 groszy zaokrąglić i... Bez to jakoś znormalizować, to jestem za. Mnie wszystko jedno. Czyli panu ani nie nadaje. Ani tak, no. Będzie równo i spokój. No nie za bardzo, niech są te jedno- i dwugroszówki. Dla mnie są potrzebne. Są przydatne? Przydatne? Może nie, ale potrzebne są. Są takie opinie, że to tylko ciężko w portfelu, a wartości nie ma żadnej. Nieprawda. Wszędzie na całym świecie się to sprawdza i także... U nas też to musi być. Z jednej strony to jest dobra sprawa, nie? Bo to z pozbyciem ich też jest ciężko, nie? Tak. No. Tylko zawsze jak to jest. Tylko że zwykle... zaokrąglą, wiadomo, nie? No, jak 29 to będzie 30, nie? Mają zaokrąglać podobno i w górę, i w dół. I w dół, no ale to zawsze korzyść jest dla państwa, nie? No może i dobrze, bo trzeba zawsze wydawać te drobne, ale to, żeby zaokrąglać właśnie w sklepach, to jest chyba głupi pomysł. Teraz kupujemy normalnie, tak? Będziemy kupowali w cenach normalnych, a teraz przy kasie, no kto będzie to zaokrąglał? Pani kasjerka, czy nie wiem, czy kasą? To taki chyba, to lepiej już konkretnie zaokrąglić do piątki, czy tam do dziesiątki i wszystkie produkty. Myślę, że to chyba nie jest dobry pomysł, jak już sam to mogłyby być te jedno i dwie groszówki, przecież to nikomu nie pomoże za bardzo. Tak są przydatne te drobniaki? Zawsze były, to niech będą. Czy komu one przeszkadzają, mi się tak wydaje. A pani jak myśli? No, mogą zostać. Bo opinie są takie, że to ciężko w portfelu, wartość mała, no problem z wydawaniem. Zawsze w marketach mówią, to będę winna jeden grosik. Tak. No w portfelu... Myślę, że w każdym kraju są, to i u nas też powinny być. To tam nikomu nie przeszkadza, w innych krajach to nie wiem, dlaczego u nas się czepiamy takich rzeczy.